Roxana, ale ty na przykład na scenie no, niejednokrotnie pokazywałaś, że potrafisz tańczyć. Teraz jednak to, co się dzieje na parkiecie Tańca z Gwiazdami, no myślę, że no po prostu tutaj przerosło nawet takie najśmielsze oczekiwania twoich fanów. I zastanawiam się, bo tak jak dzisiaj powiedział Krzysztof Ibisz, no może niekoniecznie ta Eurowizja taneczna, chociaż może to jest do rozważenia, ale właśnie jakaś taka... Słuchaj, ale na przykład jakaś taka właśnie droga bardziej taneczna, jakieś musicale i tak dalej. Musicale są fajne. Też niedługo zagram koncert Disneya, gdzie będę mogła się trochę wcielić w taką rolę bardziej musicalową, ale bez tańca. No tutaj wiesz, nie można porównać choreografii, które ja wykonuję na swoich koncertach do tego, co dzieje się tu w tym programie, bo jednak to jest taniec w parze, taniec towarzyski, a tam na moich koncertach ja mogę robić sobie co chcę, więc też nieraz jak no, wiem, że nie mam na tyle czasu, to daję nie aż tak skomplikowane rzeczy na pewno jak pasodoble. Także nie można tego porównać. Ale cieszę się, że moi fani też tak doceniają tutaj naszą pracę, bo w sumie robimy to po to, żeby im się podobało i żeby też siebie rozwijać w tym. Także tutaj widzisz, no jednak widzę, że mam poczucie, że właśnie się tak rozwijam też w tym programie. Rozwijasz się ogromnie i to jest piękne patrzeć tak na to z boku. I właśnie teraz jeszcze powrócę na chwilę do tematu Eurowizji, tym razem nie tanecznej, ale tej dorosłej. No bo niejednokrotnie pojawiało się już pytanie, czy w twoim życiu byłaby przestrzeń, aby nas reprezentować. No teraz już miałabyś możliwość. W tym roku to już się nie uda, bo już jak wiemy poleci Luna. Ale no myślałaś o tym? Wiesz co, powiem ci szczerze, że przez natłok pytań nieraz się zastanawiałam i myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, ale być może kiedyś. Ty chciałabyś podjąć się bycia jurorką w programie chociażby The Voice Kids na przykład? Być może kiedyś. Myślę, że byłoby to dla mnie ciężkie, bo ja też mam miękkie serce i doceniam wszystkich za samą odwagę wyjścia na scenę, ale może kiedyś.